owoce w koszyczku, które nam wyobrażają takie, że te owoce prawdziwe wyglądają. No wiesz, jakby codziennie malować świeże owoce, to trzeba by je kupować, zmieniać. A co robić takie owoce sztuczne? Teraz to, co dotykałeś, te jabłuszka, one są... Czasami tą linię, tak zwana faktura, to jest malarstwo, można zauważyć na obrazie. Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy atrakcje, zwłaszcza dla dzieci niepełnosprawnych, niedowidzących i niewidomych z ośrodka przy ulicy Tynieckiej. Były to warsztaty prowadzone w pracowni naszej konserwatorskiej, gdzie dzieci mogły się zapoznać z dziełami sztuki, z tworzeniem tych dzieł. Można było też obserwować rośliny w odpowiednim powiększeniu. No, taką wielką atrakcją był koncert znanego zespołu dziecięcego Promyki Krakowa, który niestety musiał być zorganizowany w celariach, czyli w podziemiach, ze względu na złą pogodę. Koncert był oczywiście również przeznaczony dla dzieci z ośrodka na ulicy Tynieckiej. Mamy tutaj diamenty. W trakcie warsztatów dzieci poznały, jak wygląda warsztat artysty, natomiast dzieci niewidome mogły dodatkowo wszystko sobie dotknąć, także mogły zobaczyć, jak wygląda obraz, krosno, tkanina, kopie rzeźby, która przedstawia Władysława Jagieły, to jest kopia z rzeźby z sarkofagu. Mogły zobaczyć głowy wawelskie, kopie głów oczywiście, oraz aniołki, różne ornamenty z różnych epok, oraz dłuta, drzeworyty, matryce. No bardzo, bardzo w sumie dużo tych rzeczy było. I myślę, że to bardzo dobrze wypadło, dlatego że pomysł właśnie zajęć integracyjnych jest jakby dla każdego bardzo wartościowy, bo dzieci niewidome poznają świat, a dzieci widzące poznają, jak można go w sposób inny poznać. Czyli do takich elementów, jak na przykład tutaj oczy, tylko to jest odlew, więc ale można zrobić w drewnie taką rzeźbę. To używa się różnych wód o różnych profilach. Zainteresowanie tego typu spotkaniami jest zawsze duże i zawsze bardzo chętnie gościmy dzieci z niepełnosprawnościami, chcąc udostępnić im dobra kultury, które dla innych są proste w percepcji, natomiast no tutaj mamy szczególną sytuację. O co chodzi w tym gadzie? O ślub, dobry pomysł. Co jeszcze? Kto jeszcze coś myśli? Co to może przedstawiać? Scena w domu, no tak, to jest w pokoju. Dalej. Małżeństwo. Prawdopodobnie, bo jak ktoś zauważył, pani wygląda, że chyba jest w ciąży, w stanie błogosławionym. Przeprowadziłam z dziećmi lekcje historii sztuki na wybranych dwóch obrazach. Jeden to było małżeństwo Arnolfini van Eycka oraz drugi obraz przedstawia puszkę zupy Campbell, to jest dzieło Andy'ego Warhola. Także dzieci niewidome wraz z widzącymi najpierw opisywały, co widzą. Dzieci niewidome dostały wypukłą reprodukcję tych obrazów. Oglądając je, wymieniały poszczególnie, co tam widzą. Później coś tam starały się powiedzieć więcej na temat tych przedstawień. No i konkluzja była jedna, że bez wiedzy nie możemy w pełni uczestniczyć w odbiorze kultury. I później otrzymały tekst, który im przeczytałam na temat tych przedstawień.